Polski parlament kończy pracę nad ustawą o systemie monitorowania przewozów drogowych. Ustawa ta ma na celu zminimalizowanie przestępstw podatkowych związanych z przewozem tzw. materiałów wrażliwych. Mam tu na myśli papierosy, alkohol, paliwa, oleje smarowne. Zmiany są wprowadzone, ponieważ zdarzały się przypadki, że podczas transportu część albo całe ładunki ginęły w trakcie tego łańcucha dostaw, aby wiadomo, zaoszczędzić na podatkach, akcyzie od tych towarów wrażliwych, których dotyczy ustawa. Obecnie w związku z nową ustawą cały ten łańcuch, począwszy od nadawcy ładunku, przez przewoźnika, kierowcę, kończąc na odbiorcę ładunku, musi rejestrować szczegóły dotyczące transportu i towarów, które on transportuje, na specjalnym portalu, do którego będą mieć dostęp wszystkie służby kontrolne, które od teraz będą mogły kontrolować i sprawdzać ilość, jakość i wielkość tego ładunku. Ustawodawca przewidział bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie zapisów ustawy. Warto powiedzieć, że nadawcy, odbiorca ładunku grożą karę do 46% ceny ładunku. To może nawet sięgać setek tysięcy złotych za jedno wykroczenie. Przy tak dużych sankcjach branża transportowa musi mieć czas. Czas niezbędny do tego, żeby przeszkolić pracowników, żeby poznać nowy system informatyczny, żeby przede wszystkim porozumieć się w całym łańcuchu dostaw, bo musi dojść do porozumienia między nadawcą, odbiorcą, kierowcą i przewoźnikiem. Dopiero wspólna praca tych wszystkich uczestników łańcucha dostaw, ich wspólne działanie zgodnie z ustawą zagwarantuje, że uczciwy przewoźnik, który wykonuje wszystko z literą prawa, nie zostanie ukarany za błędy, które są wynikiem niezrozumienia przepisów.